Nowe, mniej i bardziej szalone czołgi premium gotowe do wypuszczenia i zapomniane przez Wargaming e 50 m To są dwa tematy, które poruszymy w tym filmie. I zaczynam od prezentacji paru maszynek, które już niedługo na stałe zawitają do bitew. Pierwszy z nich jest, moi drodzy, Obiekt 701. Radziecki czołg ciężki ósmego poziomu, wyceniany na 9050 zł, który miał się cechować niesamowitą żywotnością. Niestety, coś poszło nie tak, a dlaczego to zobaczcie sami. Mamy tutaj naprawdę cienką górną płytę, którą przebijecie niemal każdym 7 i 8 tierem, co więcej bez golda. Jakby było mało, dach także jest papierowy i ma tylko 30 mm, a to oznacza, że działa typu 100-105 większego kalibru, zrobiąc z niego prawdziwe sito. Pewnym plusem jest oczywiście side -scrap, no ale nie oszukujmy się. 220 pancerza to nie jest jakoś super. Szczególnie przy takiej kadwójce, wygląda to biednie. Działo tego potworka, bo tak mogę chyba ten pojazd nazywać, to jest dopiero Kpina. Mamy tu tragiczny TPM, 203 przebicie na podstawie. Celność 0,45 na 100 metrów, czas celowania niemal 3 sekundy. A stabilizacja? Jaka stabilizacja? Tu czegoś takiego nie ma. Poza tym pociski są jeszcze mega wolne. I opuszczanie to tylko 5 stopni, także działo Naprawdę do niczego się nie nadaje. Poza tym, moi drodzy, są jeszcze inne problemy. Pojazd jedzie tylko 30 na godzinę, ma słaby silnik obrót i jeszcze jest ślepy. Także przysięgam wam, czasami zdarzy mi się źle ocenić pojazd, którym nie grałem, tylko patrząc na parametry, ale tu nie ma nic. Totalnie nic. Co zachęcałoby do gry, także pojazd tragiczny, a za co będzie pewnie skrzynie paczki coś tego typu. Drugi czołg to jest zagadka. Jest to klon Klona, czyli Tiger 2T. Niemiecki hatek 7 poziomu wyceniany na 6650 zł, który w porównaniu do amerykańskiego King Tigera ma wyraźnie słabszy DPM, ale nieco lepszą cenność i krótszy czas namierzania. Poza tym nie ma już jakichś większych różnic, więc nie będę się tutaj produkował. Dodam tylko, że jeszcze niedawno były plotki że trafi do sklepu premium w ramach współpracy z serią Gerson Panzer, ale mam nadzieję, że tak nie będzie i to będzie po prostu jakaś nagroda dla graczy. Trzeci wynalazek nie powinien być Wam obcy, bo jest to pojazd, o którym wspominałem, czyli AAT-60, amerykański magic 8 tieru za 8750 zł, który ma fajny DPM, świetną penetrację i ogólnie do walki na krótkim i średnim dystansie powinien być bardzo przyjemny. Niestety troszeczkę słabiej jeździ, bo tylko 44 na godzinę do przodu i pancerz to też takie 2 na 10. Jakie będzie jego przeznaczenie? Zobaczymy, może trafi do czwartego rozdziału przepustki, może do skrzyń, możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Gotowy do wydania jest także BT-42. Teoretycznie fiński, ale w ocie niemiecki light piątego poziomu z trolem, który jak ci przypierniczy, to zęby powybija. Będzie szybki, ale papierowy. Tak jednak ma potencjał, aby wkurzać innych graczy. Z nim możliwości jest kilka. Może będzie nagrodą za staż, może poleży w plikę gry, aż do skrzyń w grudniu, albo w OG wymyśli jeszcze jakiś inny event, gdzie będzie za niewielki wysiłek. Ostatni z czołgów jest moi drodzy Brytol, średnia 8 poziomu, czyli Nemesis. Teoretycznie będzie warty 9150 zł, I to co możemy o nim powiedzieć, to że ma mocne działo, ale płaci za to długim przeładowaniem ponad 16 sekund. I to oznacza, że lepiej nim nie pudłować. Co do jazdy jedzie dość wolno, bo jest to 40 na godzinę, ale przynajmniej coś tam czasami odbije, ponieważ ma dość dobrą wieżę, o ile nie trafi nas wróg we włas. Kamuflaż czołgu jest słaby zasięg widzenia, też taki peszał, więc po prostu tym chodzi o to, by strzelać i chować się na czas przadowania. Jeśli chodzi o jego dostępność, podobnie jak obiekt i AAT najpewniej będzie w skrzyneczkach lub tego typu eventach, i podsumowując, moi drodzy, te wszystkie nowe premki, chcę zauważyć, że większość z nich jest dość wona w swojej kategorii i to oznacza, że Wargaming chyba chce spowolnić bitewki przynajmniej tym świeżutkim towarem. To jest dobra wiadomość, nie wiem czy każdy na to po prostu zwrócił uwagę. I teraz przechodzimy do bitew na E50M. Ktoś z Was może się teraz zastanawiać, dlaczego powiedziałem na początku filmu, że E50M jest zapomniane przez Wargaming. Powiedziałem tak dlatego, że w 2022 roku Wargaming zapowiedział, że pojazd ten otrzyma zmiany, otrzyma poprawki, ale nic z tego się nie wydarzyło. No i w związku z tym uważam, że trochę słabo, bo minęło naprawdę dużo czasu. Minęło ponad rok i, kurka, nic się nie dzieje. Czy jednak 50 m w ogóle powinno otrzymać zmiany? To jest bardzo dobre pytanie, na które postaram się zaraz odpowiedzieć. Ale wcześniej chcę, moi drodzy, ogłosić wygranych ostatniego giveaway'a. Teraz widzicie dwie osoby, które zgarnęły złotko. I dzisiaj tak samo dwie osoby mogą zgarnąć 500 zł. Wystarczy tylko zostawić subę na kanale z dzwoneczkiem, polubić ten film i napisać właśnie komentarz z odpowiedzią na to pytanko, czy E50M potrzebuje poprawek, a jeśli tak, to jakich. Pamiętajcie, aby podać swój nick i złoto wyśle w ciągu kilku dni, także na spokojnie. Więc, moi drodzy, moim zdaniem E50M potrzebuje Pewnych zmian, delikatnych zmian. Nie dużych, nie gigantycznych, ale leciutkie byłyby wskazane. Szczególnie do uszkodzeń na minutę, ponieważ gdy popatrzymy sobie na E50M, ten pojazd ma drugie najsłabsze uszkodzenie na minutę z medów 10 tieru, które strzelają pojedynczo. Nawet obiekt 430, który ma słaby depem, ma lepszy od tego czołgu i gorzej wypada tylko ten koncept 5, który w ogóle jest totalnym śmietnikiem. Więc w ogóle ja bym go nie porównywał, bo nikt tym nie gra. Także, 50M dobrze byłoby leciutko poprawić pod kątem przodowania. Powiedzmy pół sekundy szybciej, i już by było naprawdę elegancko. I czuję, że wiele graczy, wielu graczy. Chciałoby tym grać, bo ten czołk ma swoje plusy, ma na pewno sporo życia, ma pancerz, który może odbijać, ma przyjemne działo, ma dobre opuszczanie, nie najlepsze, ale ma dobre. No na pewno tych plusów jest y, troszeczkę. Może nie multum, ale trochę trochę jest. I moi drodzy, co? Ja gram tym czołgiem z zestawem Wenta, dosyłacz i staba, tak aby właśnie to działo było jak najprzyjemniejsze, aby mieć mały celownik, aby jak najszybciej ładować, bo to boli. Jak ładujemy, a ten zestaw jednak to dość mocno poprawia. No i jeśli chodzi o takie wyniki 50M na tle innych czołgów, jego popularność, można powiedzieć, że jest tak, kurde, w środku stawki, może trochę poniżej stawki. Jeśli chodzi o popularność, ludzie nie grają nim obecnie za dużo. No ale dlaczego? No to wam już wytłumaczyłem. No nie jest nim tak łatwo zrobić dużo, gdy bitwa jest dynamiczna, przez to przeładowanie. Kiedyś, jakby, powiedzmy, patrzeć na bitwę, no to były dłuższy taki czołg, bardziej mógł się nadawać. Dzisiaj ma trudniej. Na pewno, jak obok będzie jakiś Centurion X, to natłuczę po prostu więcej. Więc, no, osobiście, jakbym miał wybrać jeden z tych dwóch czołgów, Centurion czy E50M, zdecydowanie Centurion X jest dla mnie mocniejszy i przez lepsze opuszczanie, i przez, moi drodzy, do tego właśnie to działo. Z dużo lepszym DPM-em, ciekawy jestem, jak to będzie u Was wyglądać. Jestem przekonany, że niektórzy mogą powiedzieć, że nie: 51 super, kurde, nic nie trzeba ruszać. I takie zdanie też rozumiem, bo są fani tego czołku. Ja też nie mówię, że ten czołk jest broń Boże słaby. Ja po prostu mówię, że jest troń, troszeczkę poniżej normy. Szczególnie jak popatrzymy sobie na konkurencję, tą najlepszą. Ale też nie chcę powiedzieć, że jest beznadziejny, bo to by była absolutnie nieprawda, da się tym robić wyniki. Tak, w tej bitwie trochę jest problem. Jest problem, bo na fosze wyjechać to strach, tak? Gracz taki Foszu, jak dobrze ustawicie, to naprawdę jest problem. Dlatego tak tu kombinuję, jak tu ich zaskoczyć, jak tu ich może jakoś od flanki wziąć. Teraz robię taki bardzo ryzykowny uważam manewr, ale jak wyjdzie, no to petarda. I fokusowałem, focus, oczywiście, Fosha jako ten czołg. Najgroźniejszy dla mnie w tej sytuacji. Chyba jest to zrozumiałe. Dostałem od grilla za 900. Kurka! 900, widzowie. 900 od grilla. Ja go po prostu muszę teraz staranować, co nie? To, to nie ma innej opcji. To będzie taranowanko. Tym czołgiem wiadomo, że jakbym wjechał w takiego delikwenta, to jego HP się posypie. 2,77. Ogarnie? Nie ogarnął na czas, dobrze. Jedzie tu czy co? Nie wiem co on robi. Na gąsce postawimy go. No, przebił mnie, oczywiście. Ale mam na tyle dużo życia, że powinienem przeżyć jeszcze jego co najmniej jeden strzał. No i też mam jednak lepsze uszkodzenie na minutę od niego, więc sobie z nim tutaj walczymy. No, teraz może mnie skończyć, więc pan Esto jest bardzo potrzebny. Pani Esto, proszę stankować to. No dobra, nie było takiej potrzeby. Jest w ogóle 7 do 3 tak człowiek może się zastanawiać, gdzie są czołgi. Bo serio, no zobaczcie sobie tak po minimapie, że te czołgi ich to jakoś tak strasznie są dziwnie rozplanowane. Mają dużo czołgów na zielonym. Kurde, mam spota. Nie wiem co robić. Nie, 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 nie! Kurde, Eber. Tak się wahałem, jechać, czy nie jechać? No i sobie pojechałem pod ebr -a. Odbitych 0, ale nie powiedziałbym, że to jest tak, widzowie, że czołg jest winny, no bo od grilla w bok, 277 no to na Goldzie, no to co ja miałem odbić? EBR też w bok. Nie dostawaliśmy za bardzo we front, więc ten pancerz no nie mógł się pokazać. Mam nadzieję, że w kolejnej bitwie będzie z tym lepiej. Powiem krótko, żarty się skończyły, robimy 5000 albo sprzedaję to e 50 w cholerę, bo nie może być inaczej, słowo się rzekło, także robimy. Będziemy teraz próbować dać strzał na wjazd, tutaj może wjeżdżać ten Metal Panzerwagen. Oczywiście można byłoby się pokusić o hajeczkę, ale pamiętajmy, że HE to jest mniej pewna amunicja, lepiej strzelić za 400, a nie potem płakać, że weszło za 20 albo jeszcze inaczej. A przynajmniej mamy dobry start, teraz Arta. Na szczęście przestrzeliła. I z tej strony na pewno ciężko jest tutaj grać. To jest bardzo ryzykowne, bo te cię mogą pierdyknąć. Różnie to się kończy, dlatego postaram się bardziej od środka grać, yy, od tej rampy. Tak zazwyczaj wyglądają u mnie bitewki. Tutaj też oczywiście nie jest w pełni bezpiecznie, żeby była jasność. Nigdzie w sumie kurna nie jest bezpiecznie, tak? Zawsze ktoś się znajdzie, kto cię śieknie, a szczególnie jakiś lew. Ale no tak, no tutaj na razie coś będę myślał. Hmm. Jest tak w mojej głowie taka koncepcja, aby pojechać na E3, co nie? Ale tam już mamy dwa czołgi, więc co mi to da? Można w sumie teraz tylko jechać już w jeden kierunek, i to jest za latarnie. Nic innego nie wymyślimy. Oni mają mnóstwo sił na dole, czyli oni już można powiedzieć, że mają bardzo ciężką sytuację, bo tam nie jest dobrze tyle czołgów mieć. One są bezwartościowe, one nic nie robią, są tylko takim tłem, więc to jest akurat dobra wiadomość dla nas. A my na razie będziemy się pocić, strzelając w Leoparda i Obiekta. leoparda oczywiście super na gęsi byłoby postawić widzicie gąska. I wydaje mi się, że dzięki tej gąsce jeszcze jeden strzał mu że przy okazji się skontuje. No ale Skubaniec dobrze strzelił, muszę mu to oddać. I jedzie ten Obiekt. Oczywiście Obiekta się teraz bardziej obawiam niż tego Leoparda. Ten Obiekt wyjedzie. No wyjechał ładnie. Kogo strzeli? Wybrał Super konkurera. Dobrze, bo on jest większe szansą, że jednak będzie odbijał. Początek jest dobry, mieliśmy dobrą reakcję, mieliśmy fajny plan z tą gąską. Ten obiekt mega ciśnie. Mega, mega, mega. Ja będę się chował, chował, chował. I muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ta pozycja będzie słaba, jak mi ten obiekt wyjedzie z lewej strony, więc zmieniam pocisk na kumulacyjny, aby dobrze go strzelić po wieżyczce. On dostał tym obiektem odarty, więc to jest dobra wiadomość. Jest troszeczkę mocniej obity, ale wciąż. Jeśli tu wyjedzie. No, ważne jest, aby go wykończyć. Zrobiliśmy to, jest git, jest git. Teraz możemy zmienić pocisk na zwykły. On będzie raczej lepszy w starciu z tą WZ-111 i Leopardem. Ale dziwię się, że rywale przebili się tutaj tym dołem. To jest bardzo ciężkie do zrobienia. Ale jakimś cudem to zrobili, to naprawdę masakra. Leopard, który był przede mną, wycofał się na środek. Czyli tu może być tylko jedna wz -a. Może być jeden czołg samotny, ciężki chiński. Nasz super conqueror powolutku podjeżdża, patrzy, rozgląda się. Yy, i, I moi drodzy, zobaczymy, no, tej wuzety nie widzę. Wuzeta zobaczcie, uciekła, bardzo z tyłu jest. W dolną płytę zebrała, ale mimo wszystko, ona jest najbardziej do pokarania przez Artę. To Arta ma największy potencjał, aby zrobić tej Wuzecie teraz krzywdę. Co zrobimy teraz, to przestawimy się za ten kamyczek. To jest pozycja trochę słaba, jeśli są dwie arty, ale jest szansa, że stąd będziemy mieli bicie na plecy ich Leoparda i Reinmetala Panzerwagen. Więc tu poluję. Tu będę czekał, jak zobaczę te dwa czołgi. Leopard, pokaż się. Rainmetal, też się pokaż. No, oczywiście lepiej będzie się ustawić frontem. To taka leciutka korekta pozycji. Jedzie tu bezeta, więc zróbmy to tak, żeby ona mnie. Znaczy, wydaje mi się, że... No właśnie, tak mnie widzi chyba. No właśnie, kurde. Chciałem powiedzieć, że zróbmy to tak, żeby mnie nie widziała, ale... To będzie trudne do uzyskania. O Jezu, kurna! Co się stało, panowie tam? Snajperzy. Nie no, na serio, to trochę przesadę Dostałem od metala penetrację. Tak nie powinno wyglądać. No ale udało się, koledze. Bezeta na szczęście ma niecelne działo, więc jest szansa, że we mnie nie trafi. Widzowie, tak? Będę się trzymał tej wersji, że gościu będzie miał tutaj lekki problem. Tylko, że on raszuje mnie, więc to jest ważne. I potrzebuje lekkiego wsparcia. Czy pomoże mi ktoś? Koń, koń, no. Koń się waha. Jest jeszcze lion. O proszę bardzo, jest grill. Kurna, ale tu jest snajpa. Jest mocno snajpa, ale boi się tej bezety. Dobra, zrobię coś takiego. To jest ryzykowne. Dobra, szybka akcja. Strzał. Gościu zebrał. Staram się stać tak, aby nie zebrać. Mm. Dzięki. Od snajperów spółki. Ale Arty mnie wykończą. Super Conqueror w końcu podjechał. Dziękuję kolego. Trochę ci to zajęło, tak. Tak dłuższą chwilkę. Ale no podjechał. No, muszę mu podziękować, nie może przebić tej bezety. No, kolega chyba się jeszcze uczy grać tym super konkurorem. Nie będę tutaj dla niego hamem, ale faktycznie długo się nad tą decyzją zastanawiał, i przez to też poniósł teraz spore straty. Mają na półce yy, pamiętajmy wciąż Lyona i Grille. Mogłem tutaj puścić blinda, ale to jest też ryzyko. Mam lampę, czyli on tam musi być. No, to nie ma innej opcji. Teraz tylko oczywiście spodziewam się, że. Właśnie. Dostanę pozdrowienia. Wiadomo od kogo, wiadomo za co. <laughs> Jedzie Lion, dobra. Wychlamy. Może tutaj do nas strzeli, ale trzeba, trzeba robić damage. Pięknie jest. Arty, czy strzelają? Arta na razie nie strzela, więc postaramy się jeszcze jedną dać pechę w Liona, w kadłub. Dostał super. Arty. Arty cały czas jeszcze śpią. Lion może na mnie wyjechać, tak wiecie, centralnie. Będzie chciał wyjechać na mnie. Chyba jedzie. Chyba jedzie. Dobra, no to strzał i, i trzeba liczyć na cud. No niestety, cudu nie będzie. Bo babuk. Pożegna mnie w tej sekundzie. Te dwie bitwy, wydaje mi się, że dobrze pokazały, że ten pancerze 50M. Oczywiście on jest, on występuje, on nie jest słaby, broń Boże, ale przy takich konfrontacjach, full dychy, które wam pokazałem, to. Nie ma większego znaczenia. To będzie miało znaczenie jak was rzuci na fajne tiery, niskie, ósme, jasne. No ale tutaj bazujecie głównie na dziale, tak. Mobilność macie jak powiedzmy konkurencję, może trochę słabszą, ale bazujemy na dziale. Jeśli działo jest gorsze niż konkurencja, trudniej jest robić damage niż konkurencją. Tak to moi drodzy wygląda, damage cały czas ten sam, 6500, asysta 1700, no i oczywiście pierwsze miejsce w drużynie. Także podsumowując, leciutki buffik byłby na pewno mile widziany, pół sekundy przeładowania krócej, można by było dać na przykład jeszcze z 50 życia więcej, też by to nie było jakieś problematyczne, no na pewno coś tutaj jeszcze można byłoby znaleźć. Zobaczymy, czy Wargaming się w końcu ogarnie i przypomni sobie E50M, a tymczasem to tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!